czoły, okularki, wodunia w kurwik jazda. Arturo przysyła save z Brentford FM23 z sezonu już 25-26 i pisze tak: to mój trzeci sezon w klubie, mimo że kariera ma 4, pierwszy został przesymulowany przez grę. Co do osiągnięć, to w pierwszym sezonie w klubie zająłem 11 miejsce, wygrałem Carabao Cup i awansował do baraży UEFA Conference League. Następny sezon trzecie miejsce w lidze, czyli awans z Ligi Mistrzów oraz przegrany finał Ligi Konferencji. Trzeci sezon zacząłem, tak jak już wspominałem, koniec października i jest seria przegranych. Nie wiem, co robić. Sytuacja do kontroli. Pozdrawiam. No to kontrolujemy, Artur, kontrolujemy. Najpierw kontrolujemy twoje tu postępy. Szybciutka karierka widać. 11-3, no fantastycznie. Pszczoły sobie radzą. Można co najwyżej zobaczyć tutaj, no 29 porażek, no ale jest 73 zwycięstwa, także no chyba tutaj ofensywnie Artur sobie poczyna. No spójrzmy jeszcze na tę serię porażek. Arturo, bardzo dużo meczów towarzyskich jak na trzeci sezon, powiedziałbym. No możemy jeszcze tu szybko zobaczyć, czy nie było jakiejś tragicznej przebudowy, no ale nie było. Nie wydaje mi się, żeby potrzeba było grać aż tylu meczów towarzyskich. No i rzeczywiście spójrzmy początek, całkiem. Jest tu nawet jakaś wygrana z City w lidze mistrzów, 4-0 z Ferencvarosem. Zobaczcie, potem z Benficą ciężary i od tego meczu z Benficą ciężary, ale no też zobaczcie, United, Tottenham, PSG, Newcastle, nie ma miękkiej gry, przed nami Liverpool i Inter, więc również ciężkie pociągi. No to zobaczmy, co ty tutaj, Artur. No tak, Artur obserwuje strzelanie, ale akurat to strzelanie, zobacz, wychodzi ci nieźle, więc poustawiaj sobie tutaj troszkę z tych raportów analityka, żeby więcej wynikało niż to, że grasz 4-3-3 DP szeroko i jak sobie radzisz. Więcej tych ekranów, no to spójrzmy tutaj, co tu się dzieje w tej ogólnej postawie. Jak widzicie, do sporo sytuacji dopuszcza Artur tutaj we własnym polu karnym. Zaraz zobaczymy, z czego to wynika. Z celnością strzałów też, jak na taką drużynę czołówki ligi, nie jest chyba najlepiej. Z celnością podań to może wynikać ze stylu, więc tu jeszcze nie decydujemy. Bardzo ofensywnie, bardzo dużo sytuacji z przodu, więc tu raczej problemy widziałbym w defensywie. No to od razu sobie zobaczmy, jak ten broniący zespół wygląda. No tak, za mało agresywnie, być może zbyt daleko od rywala, nie jest źle ze skutecznością, to by znaczyło, że ci zawodnicy mają umiejętności. Dużo bloków na mecz może oznaczać, że tam jest gdzieś gęsto, albo w środku, albo na skrzydłach, ale nie jest zbyt dobrze ta drużyna ustawiona. Straconych bramek zbyt dużo, a za mało tej agresji, za daleko chyba tego rywala. W ataku oczywiście będzie dużo, dużo lepiej. Tak, mniej dryblingów, więc chyba tam jest jakiś szybszy transport piłeczki, zaraz to zobaczymy. No niewiele tutaj widać, więc można jeszcze pokusić się o to, żeby zajrzeć tutaj w ten skład i zobaczyć statystyki, kto tutaj przede wszystkim, kto tutaj nam biega. Proszę bardzo, biegają tutaj chyba boczni obrońcy, tak, boczni obrońcy i skrzydłowi, ale jest też jakiś środkowy pomocnik, który dużo biega, a chociaż oni mało grali, chociaż to jest początek sezonu, więc wszyscy mało grali. No dużo tego biegania jest w obronie, czyli jakiś taki głębszy wariant chyba rozgrywania, tam jest potrzeba więcej ruchu.
No nic, zobaczymy sobie jeszcze w takim razie takie statystyki dotyczące kreacji. Mamy tutaj podania do przodu, czyli te podania progresywne, którędy ta gra się odbywa. Zobaczcie, lewy boczny obrońca, prawy boczny obrońca. No słuchajcie, jeżeli oni mają pchać twoją grę do przodu łącznie z defensywnym Norgardem, no to jest bardzo głęboki wariant rozgrywania. Dobra, dość tego. A może jeszcze zobaczmy sobie w takim razie strzały, kto tam strzela i gdzie, bo tutaj jest bardzo dobrze. Być może częściowo ten wariant rozgrywania właśnie wynika z tego, że jest głęboko, szybszy transport piłki do przodu i wtedy napastnicy na jakichś wolnych polach, więc pewnie jest fajny ruch tych napastników. No i rzecz jasna, ekran, który najbardziej nas będzie interesował, czyli obrona, choć no, jeżeli zespół słabo broni, to z tych statystyk dotyczących obrony niewiele będzie nam wynikało. Tu raczej trzeba zobaczyć, gdzie są problemy. Tu 31-letni Paredes, środkowy albo defensywny pomocnik, zaraz zobaczymy, tutaj jest na środku pola. On, zobaczcie, ile on ma wślizgów, więc ta druga linia tutaj musi mocno pracować. Tu jest jeszcze Hickley, to już są chyba boczni obrońcy, a nie, jest również tutaj dużo wślizgów, notował wchodzący z ławki często prawy ofensywny skrzydłowy. No więc coś tu jest rozechwiane. Widzicie obrońców głównie przy kreacji, a pomocników przy defensywie. No i od razu widać w tej taktyce, że tak musi być, pozytywna, więc chyba dobrze dobrana taktyka. No jeszcze możemy ewentualnie sprawdzić, jak w tej taktyce, jak w tej lidze Brentford jest obecnie plasowane. No jest plasowane mniej więcej tam, gdzie jest obecnie, czyli w środku tabeli, więc no dla takiego zespołu z ambicjami środka tabeli taka pozytywna mentalność może na większość meczów się przydać. Oczywiście schemat taki jak zgadłem, wolne pole, chociaż tu jest troszkę krócej, troszkę krótsze podaniami, co nam to daje? Ach, bo mamy cofniętego rozgrywającego i Mecale, czyli ludzi, którzy lubią piłkę przy nodze. Oni tutaj dlatego w tym takim głębokim wariancie, łącznie właśnie z bocznymi obrońcami, tutaj bardzo dobrze widzicie, że jeżeli wybierzecie taki głębszy środek pola, cofnięty rozgrywający na wsparciu, pomocnik odbierający piłkę i dwóch wtedy wahadłowych stają się opcjami daniowymi, ponieważ cały środek tutaj, całą ofensywę, przepraszam, mamy na ataku. Oni są zainteresowani odbiorem piłki i ich nie ruszamy. Oni, jak widzieliście, w tej ofensywie radzą sobie świetnie, więc co tutaj można zmienić? Ataki środkiem pola. No, przy tym takim wariancie, skoro w ofensywie to działa, to jakby w ogóle cały ten ekran, co robi drużyna przy piłce, mniej nas interesuje, może tylko, żeby troszkę podnieść ten wariant rozegrania, może tam trzeba by było jeszcze zobaczyć, czy często zdarzają się straty piłki, bo jeżeli dochodzi do tych strat piłki przez Paredesa, przez Jarmoliuka czy Norgarda w tej wczesnej fazie rozegrania, albo może to boczni obrońcy właśnie ją tracą, no to automatycznie dochodzi do groźniejszych sytuacji w naszym polu karnym. No ale nic, w fazie przejścia kontrujemy i przechodzimy do szybkiej kontry. Środkowi i boczni obrońcy mają otrzymywać tu piłkę. To jeszcze pogłębia nam ten wariant rozegrania. Gdybyśmy tutaj dali rozgrywającego, wówczas ta piłka szybciej trafiałaby do drugiej linii. No ale mamy tutaj raczej krótkie podania, tak, w tym wariancie. Tempo jest co prawda wyższe. Podania na wolne pole, czyli od razu szukamy takich opcji zawodników wychodzących na wolne pole, więc no, nie chcę tutaj kombinować z tym, jak mamy wyprowadzać tę piłkę. Gdybyś tutaj, Artur, zauważył, że jest rzeczywiście sporo strat w tej początkowej fazie, to postarałbym się tutaj zmienić trochę ten wariant. Może mniej podaniami, a bardziej właśnie tym, żeby grać na rozgrywającego, jeżeli on oczywiście daje radę. Ale póki co to zostawiamy, idziemy sobie do gry bez piłki, bo tutaj może być kłopot.
No i dlaczego ten kłopot następuje? Z bardzo prostej przyczyny. Zobacz, bardzo głęboko rozgrywasz, zawodnicy przyzwyczajeni do bliskiej gry przy sobie. Kiedy oni przechodzą do defensywy, nakazujesz im natomiast wszystkim podejść wyżej, czyli oni paradoksalnie z piłką grają niżej ustawieni niż bez tej piłki. Ja bym tutaj, krótko mówiąc, przede wszystkim zbliżył trochę twoich ofensywnych zawodników i tę drugą linię, więc linię nacisku bym zrobił sobie taką średnią. Dzięki temu obniżamy też trochę naszą linię obrony, ale też nie dawałbym polecenia, aby presować tak intensywnie. Jesteś tu bardzo ładnie poustawiony, cofnięty rozgrywający na wsparciu będzie ładnie tu asekurował środek pola, schodził, nie opuszczał w zasadzie tej strefy. Pomocnik odbierający piłkę z kolei będzie opuszczał tę strefę. On będzie biegał i presował w drugiej linii tam, gdzie jest akcja. Więc przepraszam, nie ma sensu już tutaj zachęcać ich do takiej agresywnej, mocnej gry. Tym bardziej, że możesz to również zrobić tutaj. Tutaj możesz jak najbardziej oni... Aha, bo tutaj są... Tu już jest ten agresywny pressing. On jest włączony tutaj znacznie częściej. Więc tym bardziej ja bym nie podwyższał, nie zachęcał ich jeszcze, bo oni w ten sposób grają bardzo blisko rywali, którzy spodziewam się w tej lidze jednak umieją grać piłką. Co można by było zrobić... No można by jeszcze tutaj podciągnąć ten agresywny odbiór, bo widzieliśmy tutaj na ekranie defensywy, że tutaj i tych fauli, i tych wybić na mecz, tutaj tych prób odbioru piłki nie ma zbyt wiele jak na taką drużynę, która jest w czołówce, więc ja bym tutaj śmiało dał im ten agresywny odbiór, natomiast troszkę ich obniżył. To powinno pomóc, jeżeli nie chcemy tutaj nic zmieniać. Oczywiście, jeżeli to nie pomoże, przy okazji, no obrońca grający piłką przy takim krótkim wariancie troszkę nam się kłóci. On będzie posyłał więcej tych piłek. Jeżeli te piłki dochodzą i rzeczywiście jest to taka próba robienia mieszanego systemu, czyli czasami ten Tiao będzie zagrywał długie piłki do napastników, a jeżeli się nie uda, to gramy krótko, to jest ok. Natomiast jeżeli zobaczysz, że większość tych piłek Tiała, i to można sprawdzić sobie szybciutko, tutaj wchodzimy sobie w raporty, w statystyki, patrzymy na jego celność podań, nie, no celność jest bardzo dobra, trzeba by było tylko z tych podań wyłapać te długie, to niestety tylko można zobaczyć w analizie konkretnego meczu. No i wtedy, jak sobie wchodzimy w takiego Tiała, to może ja od razu to pokażę, żeby nie być tu gołosłownym, weźmy sobie na przykład ten przegrany mecz na wyjeździe z Newcastle, albo może inaczej, ten domowy z Tottenhamem, to będzie bardziej widoczne. I tutaj, jeżeli sobie przeanalizujemy naszych piłkarzy i oczywiście ich podania, no to bierzemy, a nie wiemy, kto tutaj grał, bo tutaj nie ma tego Tiała, to zaraz sobie tutaj spojrzymy. Tutaj grał Ayer, tak? No to sprawdzamy sobie tego Ayera, jak on w tym meczu, Christopher Ayer, jak tu u niego było z tymi podaniami. No i mamy, tutaj macie wszystkie podania celne. Tutaj macie podania przechwycone. On nie miał ani jednego. Natomiast przyjęte podania to są te piłki, które on odbiera. Nieudanych podań miał tylko jedno i to jest raczej krótkie podanie, więc no, nie widzimy tutaj problemu z podaniami u Ayera, więc od razu możemy zostawić sobie ten wariant, uznając, że jest to właśnie jeden z takich mieszanych systemów, który pozwala nam czasami w niektórych sytuacjach boiskowych przetransportować tę piłkę szybciej. Natomiast no, ten pomocnik odbierający piłkę przy cofniętym rozgrywającym i Medzali jest troszkę nieuzasadniony. To znaczy, on w defensywie oczywiście będzie ładnie nam tutaj presował i biegał, ale z drugiej strony, jak widzieliście, jest też odpowiedzialny za dużą ilość akcji w defensywie, tylko dlatego, że on jest właśnie takim pracującym zawodnikiem w tej defensywie. Można by ten system nieco odwrócić, skoro i tak już gramy bardzo głęboko. Oczywiście nie wiemy, jaką rolę tutaj pełni Paredes w naszej drużynie. Czy on ma, no z tymi podaniami nie jest u niego najlepiej, jak na co
cofniętego rozgrywającego. Widzieliście 81, chociaż ma sporo kluczowych, 37 podań, więc ma dobre oko, a on też nie za często tu gra, więc należałoby jeszcze zanalizować tego zawodnika, który tutaj najczęściej występował na tej pozycji. Być może tutaj mamy odpowiedź. Nie mamy tutaj odpowiedzi. No być może ten Ajer, chociaż on jest chyba nominalnym środkowym obrońcą. Może ten Bidstrup, no to już Artur będzie to sobie rozstrzygał. W każdym razie, no jeżeli ten cofnięty rozgrywający nie wysyła tych piłek aż tyle, to można zmienić tutaj wariant. Pokażę wam, jaki to będzie wariant. Cofnięty rozgrywający w obronie. On wtedy jeszcze lepiej czopuje nam tutaj środek pola, świetnie asekuruje, nie opuszczał będzie w zasadzie tej strefy i również zapewnia nam wysoki wariant rozegrania, z tym, że zabraknie go trochę w drugiej linii, w tej ostatniej fazie, bo on raczej nie będzie tak postępował z naszą akcją do przodu, więc wtedy z tyłu możemy dać mu tutaj na przykład defensywnego pomocnika na wsparciu. Dzięki temu mamy tutaj już zablokowany w zasadzie środek pola, nie będzie tutaj nikogo w środku pola, kto będzie mógł nam się przedostać, będziemy mieli dwóch zawodników świetnie współpracujących, a przy okazji defensywny pomocnik jest takim zawodnikiem, który jeżeli rywal będzie atakował szeroko, będzie schodził tu do półprzestrzeni, asekurował boki obrony. I z drugiej strony w ataku będzie podchodził wówczas wyżej niż ten cofnięty rozgrywający z zadaniami obrony. Drugi wariant, który bardziej będzie skuteczny z tymi drużynami, które bronią się i kontratakują nas boleśnie, tak jak mieliśmy przykład przed chwilą z Tottenhamem, no to jest tutaj taki Carrilero na wsparciu, który będzie świetnym nosicielem tej piłki i będzie ją transportował ładnie. Ładnie gra w defensywie, pięknie też tutaj schodzi do półprzestrzeni i wówczas możemy się tutaj zastanowić nad bardziej tradycyjną rolą, biorąc pod uwagę, że tych wahadłowych mamy dość wysoko ustawionych w ataku i oni może nie zawsze zdążą, no to wtedy możemy się zastanowić albo nad łącznikiem defensywy. Proszę, Norbert świetnie w tej roli się spisuje i wtedy mamy tutaj taką trójkę z tyłu, bardzo fajnych graczy z piłką, schodzących do półprzestrzeni, lubiących grać szeroko, ale jeden operujący między liniami, drugi wchodzący nawet w pole karne, albo wręcz rygiel defensywy wobec tych rywali, którzy będą grali bardzo wąsko i próbowali sforsować cię tutaj środkiem. Dzięki temu uwalniasz też trochę swoich bocznych obrońców, którzy przy takim łączniku defensywy mogą śmiało tutaj podejmować więcej ryzyka, mogą grać też bardziej bezpośrednio. Możesz tutaj używać naprawdę dość swobodnie tych poleceń i może to spowoduje, że te statystyki w obronie będą nieco lepsze. No nic więcej tutaj tak naprawdę z tą drużyną wymyśleć nie można, oprócz tego, żeby jeszcze może wykorzystywać jakieś umiejętności, a Norgard tutaj od razu mi się wyświetla, że on nie lubi otrzymywać tej pozycji, on może byłby lepszym właśnie Carrilero, natomiast też zobaczcie, dobrze sobie radzi w tej roli, natomiast być może tutaj właśnie ten Christopher Ayer byłby lepszym łącznikiem. Tutaj możecie jeszcze popatrzeć, Artur, na te umiejętności zawodników. Zobacz, on atakuje z piłką środkiem pola. Tak, to będzie świetny. To będzie świetny taki zawodnik tutaj na Carrilero na przykład, czyli ten Ayer jest, widzicie, bardzo, bardzo wszechstronny. Dyktuje tempo gry, przekłada piłkę na prawą nogę przed dryblingiem, to może nawet wręcz właśnie ten cofnięty rozgrywający, może właśnie cofnięty rozgrywający na obronie, który pozwoli Ayerowi połączyć te role defensywne i ofensywne i wówczas taki Norgard może być właśnie defensywnym pomocnikiem na wsparciu, mając te umiejętności podań otwierających drogę do bramki, a jednocześnie cofa się po piłkę, opóźnia wejście w pole karne, więc super. On będzie właśnie klasycznym defensywnym pomocnikiem, który ewentualnie w tej ostatniej fazie gdzieś nam się pojawi na przedpolu, ale nie będzie tam zbyt częstym gościem, jednocześnie wymieniając się z tym Ayerem, który umie grać piłką, który dość dobrze sobie z tą piłką przy nodze radzi, ma technikę 13, zobaczcie, z błyskotliwością jest tu najlepiej
i on pewnie będzie miał trochę mniej tych kluczowych podań niż Norgaard, ale poradzi sobie, bo od cofniętego rozgrywającego z funkcją obrony głównie oczekujemy dobrej opcji podaniowej w środku pola i przekazania tej piłki lepiej ustawionym kolegom, którzy już będą te kluczowe podania za niego zaliczać, a jednocześnie zapewnimy sobie tutaj większą szczelność w obronie. Artur, tutaj nie ma problemów tak naprawdę wielkich. Być może to jest kwestia też jednego czy dwóch lepszych transferów do obrony po to, żeby ściągnąć tutaj kogoś, kto lepiej będzie reagował na te sytuacje boiskowe i nawet przy tym twoim wyższym wariancie powinno to naprawdę zadziałać lepiej. Natomiast samo obniżenie linii nacisku powoduje też lekkie obniżenie linii defensywy, o tym pamiętajcie i nie trzeba tutaj rezygnować z tej wysokiej linii defensywy, żeby nieco obniżyć ten blok, nieco obniżyć strefę pressingu, odpuścić również tutaj doskakiwanie takie aktywne do rywali i można naprawdę ewentualnie, jeżeli zobaczysz, że w dalszym ciągu przegrywasz tu dużo piłek poprzez jakieś zagrania za plecy, zrobić tutaj jeszcze troszkę głębszy wariant, być może w stosunku do wybranych rywali. No cóż, świetna gra Pszczółek, tym zespołowi kibicujemy szczególnie my, analitycy, bo jak wiecie, jest to zespół tak naprawdę budowany pod statystyki, budowany w dużej mierze przez analityczne podejście do futbolu, co ja osobiście uwielbiam i popieram. Artur, łapka w górę dla ciebie za osiągnięcia z Brentford, daj znać, czy jakiekolwiek zmiany pomogą. No i koniecznie ograj ten Liverpool z Interem, to będzie dowód na to, że Save Me nadal działa. Dzięki za dziś, cześć.